pierwsze budujemy jakby swój imidż na rynku. W zasadzie firm, których nie ma na tych targach, no to praktycznie wylatują z rynku, nie liczą się. Tak mówią klienci, to nawet nie jest moja opinia, ale klienci mówią, że jak jesteś na Poleko, to znaczy, że istniejesz. Więc my istniejemy, jesteśmy od samych pierwszych targów i poznajemy mnóstwo ludzi i zdobywamy też informacje rynkowe. No, trzeba wiedzieć, gdzie, jaki nowy projekt powstaje, kto jest czym zainteresowany. Przychodzi mnóstwo zwiedzających, rozmawiają z nami, my z nimi. Także to jest podstawowa korzyść. Poleko to najważniejsze targi w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Przyciągają mnóstwo potencjalnych klientów i w zasadzie na tych targach zdobywa się bardzo dużo interesujących kontaktów, które później procentują z jednej strony dla nas sprzedażą, a z drugiej strony jesteśmy w stanie zaprezentować najnowsze światowe technologie, bo przecież każdy chce wiedzieć do czego co służy, jak można swój zakład usprawnić albo wręcz jak zmodernizować czy wybudować nowy. I od tego tutaj jesteśmy. Mamy na stoisku nie tylko swoich specjalistów, ale również specjalistów producentów, także służymy wszelkimi informacjami. Pracujemy w Polsce paru wiodących producentów światowych, m.in. firmę Comptech z Austrii. Prezentowana tutaj przez nas maszyna to przerzucarka do prysk kompostowych, dostała złoty medal targowy. Wczoraj odbierałem z rąk pana ministra. Jestem z tego bardzo dumny i zadowolony, ale dostaliśmy również złoty medal za mały rębak firmy TS Industry. Poza tym mamy prasy włoskie, otwieraczki worków firmy Matheson, ale generalnie najlepiej nam się sprzedają w Polsce maszyny firmy Comptech.